Będzie ujęcie, proszę bardzo. Kamera. Kamera poszła i... Akcja! Jesteśmy w Otwocku, kręcimy film Matka w reżyserii Piotrka Gołębiowskiego. Film niezależny, historyczny, można powiedzieć thriller psychologiczny w czasie II wojny światowej. Jest to historia oparta na faktach, historia prawdziwa. Historia w zasadzie rodziny Piotra. Historia rodzinna, historia mojej babci. Starałem się sklecić trochę faktów, o których się dowiedziałem. To gdzieś tak też starać się uwzględnić oczywiście te fakty historyczne, które miały miejsce. Napisałem scenariusz i tak poszło. Kamera poszła. 6B1187. Akcja! Chodzicie? Nie chciałem, to źle. Ale to musimy poprosić, żeby nie spadała tak głową. Dubelek. Dubel na pewno. Jest to jego debiut fabularny. To pierwszy film, który robi. Pomysł na to był taki, żeby nakręcić bardzo prostą historię. Historię określonych ludzi, którzy zostają postawieni przed określonym faktem. Tym faktem jest oczywiście wejście do domu trzech oficerów niemieckich, tak? Czyli nagle perspektywa małżeństwa będącego z dwiema małymi dziećmi całkowicie się zmienia. Tym bardziej można sobie wyobrazić w sytuacji, w której już podjechał ten samochód z żołnierzami pod dom, to prawdopodobnie Otylia i Czesław myśleli, że to już jest w zasadzie koniec. To nie chodzi w ogóle, czy to oni mają na sobie mundury, czy to jest 43 rok. To jest sytuacja, kiedy jesteś w swoim własnym domu, w którym czujesz się najbezpieczniej na świecie, bo tym jest dom, tak? Bezpieczeństwo, spokój, ciepło. Po prostu wchodzi nagle trzech mężczyzn, którzy mówią, że zajmują ten dom i zaczynają cię terroryzować. I to jest sytuacja po prostu wiecznego strachu, tym bardziej, że jeden z nich okazuje się psychopatą, nie? Pierwszy dzień zdjęciowy, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że później pójdzie szybciej. Trochę dzisiaj mamy właśnie grupę rekonstrukcyjną, więc jeszcze mówimy po niemiecku. Prawda kina, prawda ekranu, tak? Musimy atakować, żeby film był dobry. No. Znaczy, w tym momencie gram wartownika, który zgłupia Franc, wyszedł na miasto z oficerem i złapaliśmy jakiegoś podejrzanego człowieka. Chcieliśmy go tylko zrewidować, nagle okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta. Na planie mamy grupę rekonstrukcyjną, grupę BEMOWO, żołnierzy niemieckich, żołnierzy Wehrmachtu, oficerów. To, co jest ciekawe, o czym ja też nie wiedziałem, mundury z początku wojny różnią się od mundurów z roku 1944. Staramy się odtwarzać prawidłowo okresy wojenne. Jesteśmy w mundurach z początku wojny z 1939 roku. Oczywiście mamy na sobie repliki mundurów, ponieważ oryginały miałyby ponad 70 lat i by nie przetrwały tych naszych trudnych scen, które kręcimy na potrzeby produkcji filmowej. Samochód KDF, bardzo popularny pojazd używany przez oficerów. Drugi to jest ciężarówka Opel Blitz, tak zwany koń roboczy. Podstawowa ciężarówka używana przez Niemców przez cały okres II wojny światowej. To jest PPSZ-a, rocznik 44 akurat ten model. Tak się rozkłada, tu jest prosty zameczek. I tyle, takie podstawowa broń żołnierzy naszej armii, powiedzmy na to sprzymierzonych w tamtym okresie.
reżyser, czyli Piotrek, co się już prawie nigdy nie zdarza, sam uzbierał pieniądze i sam jest producentem tego filmu, więc jest to w 100% znaczeniu tego słowa kino niezależne. Zrobienie takiego filmu za niewielkie, prywatne pieniądze, bez wsparcia dużych instytucji, typu PISF, telewizję, jest bardzo trudne. W zasadzie scenariusz jest tutaj takim kluczem, który otwierał nam wiele drzwi. Każdy, kto go przeczytał, wyraził chęć udziału i jakby to, że warunki produkcyjne nie są może takie jak przy dużej komercyjnej produkcji, że czasami jest trochę niewygodnie albo że czasami trochę brakuje pieniędzy. Nie było to w żadnym przypadku przeszkodą. Każdy wkłada do tego filmu coś od siebie i gaffer, czyli mistrz oświetlenia, poddaje jakieś pomysły. Także to nie jest tak, że jest koncepcja i mamy podwykonawców, którzy robią to, co my im każemy, tylko wszyscy tutaj pracujemy na ten efekt. Ostrzy obraz. Kręcę gałą, bo autofokus, zgadza się. No więc kamery nie mają autofokusa, stoi za tym człowiek, w tym wypadku ja. Grzegorzu, ponoć ktoś strasznie tu pokrzykuje, orientuje się kto i po co? Cisza! Kamera poszła i akcja! 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 Jest taki człowiek, ale to pomaga. To jest najlepsza metoda. Jestem dyżurnym i kierownikiem planu. Dbam o to, o higienę w pracy i o to, żeby zdjęcia szły zgodnie z harmonogramem i planem pracy. Tutaj nawet spalić nie możemy w spokoju, bo każdy zdjęcia robi. Ale z przodu też będzie ujęcie. Okej, czyli podchodzimy pod z podejściem, walimy drzwi. Chodzi mi o to, że ty już z bronią wchodzisz tak jak teraz i wchodząc, wchodzisz teraz. Das ist ein Befehl. Jak on słyszy, że Befehl jest, a wie jaka jest hierarchia, to on od razu, wiesz, jest gotowy. O, tutaj mignęła tyczka w kadrze. 3, 2, 1, akcja! Ale prowadź go od korytarza. Od korytarza szwękiem go prowadź. Po tym, jak napisałem scenariusz, zacząłem gdzieś osobowościowo myśleć charakterologicznie, który aktor oczywiście najlepiej odpowiadałby mi do tego, co sobie wymyśliłem. Jestem bardzo zadowolony z pracy z aktorami. Wydaje mi się, że dały mi dosyć dużo swobody na planie. W ogóle odbył się jakiś świetny casting, ponieważ dzieci są genialne, mąż jest genialny. Po prostu mam wrażenie, że mega do siebie pasujemy, po prostu. Ktoś powiedział pierwszego dnia, myśmy się z Dorotą poznali tam na próbie, ale pierwszego dnia tutaj zaczęliśmy, mieliśmy jakąś scenę i ktoś mówi, a to od kiedy wy się znacie? Mówimy, no tak generalnie od tam 2 tygodni, no ale jak to? Że jakoś tak nam jest po prostu ze sobą blisko, wiesz o co chodzi? No to jest mój po pierwsze pierwszy film i dla mnie jest bardzo ciekawie, bo poznałam aktorzy. Mogę przypatrzeć się na przykład, jak różni ludzie pracują na planie, na przykład aktor, makijażystka, kostiumolog. Pierwszy raz gram matkę i nagle ja nie mam dzieci, więc tak byłam ciekawa, co tam, jak to się wszystko będzie odbywać, czy w ogóle to może być prawdopodobne, czy we mnie, czyli kobiecie, która jeszcze nie ma tych dzieci, będzie się to wszystko będzie miało jakiś taki przelot, wiesz? Czy ja będę miała do nich takie ciepło, że to są obce dzieci jednak, ale są takie rewelacyjne te dwie dziewczyny, że się nie da ich nie pokochać po prostu. Mój teść jest oficerem. Jak powiedziałem mu, słuchaj Andrzej, biorę udział w takim projekcie, w takim filmie, gdzie gram żołnierza. On mówi, no, cudnie. Ja mówię, słuchaj, gram oficera. On jest w stopniu pułkownika. Więc mówi, no, to nareszcie będziemy mogli porozmawiać jak oficer z oficerem. Ja mówię, tak. Tylko, że ja jestem oficerem Wehrmachtu. On jest tym dobrym Niemcem. W przeciwieństwie do Rodego, który jest, no, jakbym miał go nazwać teraz, no to jest facet taki wyprodukowany przez system niemiecki, ale z elementami takiej chyba jeszcze jakiejś wrodzonej socjopatii. To jest facet, który ma sumienie czyste, nieużywane, jak to mówię. Gram tutaj oficera niemieckiego, który no jest w tej całej historii dosyć pokazany pozytywnie. No ale tak jak mówi powiedzenie, dobry Niemiec to i tak dalej. Thank you.
trzeci dzień zdjęciowy. Jestem szczęśliwy, ponieważ dzisiaj nie musiałem wstawać o 4, tylko mogłem wstać o 7. Nigdy w życiu mnie to tak nie ucieszyło. Dzisiaj mamy właśnie taką rozmowę, która będzie ujawniała te charaktery i pokazywała właściwie oblicza tych trzech: Szpilera, Klingemana i Rodego. Kręciliśmy film w dwóch językach, w języku niemieckim i w polskim, czyli żołnierze niemieccy, rodowici Niemcy mówią w języku niemieckim, Polacy mówią po polsku. Tylko jedna rzecz mi ciążyła od początku. Po prostu ten niemiecki, którego znajomość ja miałem, że tak powiem, mierną akademicką. W latach 90. się uczyłem niemieckiego i od razu, przyznaję się, bez bicia nie byłem najlepszym uczniem. Ich hole na nich, du holen wir einige Kilometer auf. Das ist keine Dissertation. Das ist Vernunft. No, Marek Podarczyk, no, spędził w Niemczech kilkanaście lat, więc to już mówi samo za siebie. I on tutaj nam był bardzo pomocny, bo korygował nasze nieudolności i nasze złe akcenty. Wieder komische Idee im Kopf. Hast du wieder no, eine komische Idee im Kopf. Komische. Ale to od komiczne, tak? No bo wiesz, przy Marku, który po prostu po niemiecku mówi już pewnie prawie jak Niemiec, ja muszę wyjść i z nim dialogować w takim niemieckim. On czasami się mnie pytał, co ty pytasz, bo nie zrozumiałem. Wo ist deine Schütze, Papa? Schütze. Was ist Schütze? Schütze, skarby. Wo sind deine Schätze? Schätze. Wo sind deine Schätze, Papa? Wo sind deine Schätze, Papa? Wo sind deine Schätze, Papa? Schätze. Schätze. Także Marku, dziękujemy bardzo. Dlaczego jesteście, co tacy nerwowi? No, cały czas posuwamy się do przodu. Jesteśmy czwartego dnia zdjęciowego. Kuba, jak się czujesz z nazistami w swoim domu? Dziwnie, nie wiem, co tu robię. Atmosfera jest taka, że kurde, żałujesz, to jest taki temat, bo można by się nieźle pobawić. Ja nawet teraz przyjechałem, nie mając dnia zdjęciowego, przyjechałem tutaj, żeby obejrzeć, co się dzieje, bo ja jakby poczułem się tutaj jak w domu, mimo że zająłem go na siłę i bezprawnie. To atmosfera była taka jak w sekcie, nie? W sensie, że wszyscy w ogóle byli cześć. No to po prostu coś, co się zdarza rzadko, nie? Coś, co i dlatego się cieszę, że mogę w tym uczestniczyć, nie? Cała ekipa miała, tak mi się wydaje, dość dużo swobody w tym, co może proponować, w tym, co może robić. To być może spowodowało to, że po zdjęciach rzeczywiście dużo osób stwierdziło, że atmosfera na planie była fajna, bo nie było ciśnienia i każdy mógł właśnie gdzieś wydobyć z siebie te pokłady energii i dać właśnie tą cegiełkę od siebie, żeby stworzyć razem ten film. I to chyba o to właśnie generalnie w filmach chodzi, o to pracę zespołową. Mamy dzisiaj ostatni dzień zdjęciowy i mimo że pracujemy bardzo ciężko, bo często no, trwa to dłużej niż normalnie, czasami pracujemy ponad 16 godzin, to jest tak, że forma dopisuje, ponieważ nakręca nas to, co robimy. Materiały, te fragmenty, które widziałam, no wydaje mi się, że to będzie piękna rzecz i naprawdę no jestem wzruszona, kiedy patrzę na niektóre ujęcia i super. Dlaczego to będzie dobry film? A skąd ja mam wiedzieć, czy on będzie dobry? No mam taką nadzieję, że on będzie dobry. To jest po prostu bardzo dobry tekst. Przede wszystkim i najbardziej. Po drugie, reżyser i operator wiedzą, czego chcą. Ja już pomijam wspaniałą grę aktorską. No, dla dorosłych sądzę, że to jest bardzo ciekawe. Jestem pełen optymizmu, jeżeli chodzi o ten projekt.
chcielibyśmy jeszcze zrobili. Można by coś nakręcić. Chciałbym wszystkim podziękować, którzy razem z nami realizowali ten film. I to tyle. Zapraszam wszystkich na nasz film Matka. Mam nadzieję, że będziemy widzieć się w kinach studyjnych, podczas festiwali i życzę nam wszystkiego dobrego.